Siemano, z tej strony Damiano, Damian Janikowski. Jak mnie nie znacie, to zaraz mnie poznacie. Jestem brązowym medalistą Mistrzostw Olimpijskich w zapasach Londyn 2012. Kilkukrotny medalistą Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata. Polski już nie będę nawet liczył. Od 2017 roku jestem zawodnikiem mieszanych sztuk walki. Walczyłem dla największej organizacji w Europie, czyli KSW. Do tej pory jestem zawodnikiem KSW. Ale jak już wiecie, będę właśnie występował teraz pod barwach High League. 10 grudnia będę bił się z Don Diego Kubiszynem. Dzisiaj na treningu trening stójkowy, typowo właśnie pod Don Diego, żeby zrobić go kilka myczków, a później sprowadzić do parteru i zmielić jak gąbkę do mycia naczyń. Dobra, to jeszcze kolanko tylko i kolanka, bo tu mamy stójkowy dzisiaj trening. Siemano, dzisiaj mój drugi trening po długich przerwie, długiej kontuzji. Akurat mam okazję zobaczyć, jak Damian jest przed walką. Czy jakby nie ukrywam, że no Gale High League oglądamy z Sylwią. A teraz no jak Damian walczy, no to wiadomo, to tym bardziej trzeba będzie obowiązkowo wykupić i obejrzeć. Szczególnie, że no to nie jest free fight dla mnie, to jest walka sportowa. Don Diego jest mega zawodnikiem. Podoba mi się, że w High League są sportowcy, tak? Jest Denis, Don Diego, Artur był. No to są wojownicy, sportowcy. Może niekoniecznie z MMA, ale właśnie z stójki też. No ja bym na miejscu Damiana szedł raczej w parter, wiadomo. Don Diego palcem robiony nie jest i na pewno szykuje bardzo mocne obrony, plus chłop ma no, szczękę ze stalią. Bez rękawiczki umie przyjąć i ustać, więc no nie wiem generalnie. Wiadomo, trochę się martwię jako kumpla, bo ta walka ma duże znaczenie moim zdaniem. W ogóle w sportu walki ma duże znaczenie, ponieważ spotykają się sportowcy, wiesz, tutaj sportowiec KSW, tutaj sportowiec Grondy, spotykają się w High League'u, no to jest, wiesz, przenikanie światów, duże, fajne sportowe wydarzenie w święcie internetu, więc no na pewno mamy wszystko na jednej gali. Jak ty chcesz dwóch na dwóch? Ty stała, ja bym musiał dwóch bić. No ale ja myślałem najwcześniej w kwietniu, jak co? Damian. Ale wiesz, że to najwcześniej kwiecień. Żartowaliście sobie, że może jakaś waleczka dwóch na dwóch, jakbyś to widział. No ja słuchaj, ja powiedziałem Damianowi, że jak się zgodzi, to dwóch na dwóch można coś tak rekreacyjnie zrobić, tak? Jakby, więc słuchaj, no. Jesteśmy otwarci, zapraszamy do rozmowy. A nie wiem, a łokcie są czy nie ma łokci? To chyba do ustalenia, nie? Ale raczej nie ma. To muszę uważać. W ogóle u nas nie ma łokci, wiesz, ale jak wiesz. Robię, pytam się, czy są łokci dozwolone, nie ma łokci. A tu teraz masz robić, a nie pytać. Nie, bo zrobiłem technikę z łokciami. No dobrze, dobrze. Dystansem mogę sobie podejść z wodem. Raz, wracam do tyłu. Czyli znowu jestem poza dystansem bokserskim i krótki ruch skracam sobie hop, hop. Oczywiście nie jest naszym planem się z nim bić przez minutę w stójce, tylko gdzieś tam szukać tego sprowadzenia, ale z drugiej strony jak to w każdej walce, nic na siłę, także gdzieś tam ja też ufam Damianowi, to jest jednak wiesz, wybitny sportowiec i ten jego instynkt też trzeba gdzieś tam, tak jak on musi nam zaufać, trenerom, tak my musimy jemu zaufać. Jak będzie czuł, że będzie mógł sprowadzić w pierwszej sekundzie, to wprowadzi w pierwszej sekundzie, jak będzie czuł, że dopiero od drugiej minuty, no to tak zrobi. Myślę, że to jest po prostu taka walka, żeby w pewnym momencie przeciwnika sprowadzić i wygrać tą walkę, co nie znaczy, że trzeba, wiesz, piąteczka i od razu wyjść w nogi. No, ten dystans jest takim mieczem obusiecznym, no bo z jednej strony łatwiej znieść trudy pojedynku, jeśli chodzi o kondycję, z drugiej strony Damian właśnie, tak jak powiedziałeś, przyzwyczaił się do tego dystansu pięciominutowego, to jest trochę tak, jak bokserzy zawodowi zaczęli wracać do boksu olimpijskiego, gdzie z 12 rund na 3 nie potrafili się przestawić, to jest coś podobnego. Być może Damian będzie za długo czekał właśnie tą minutę, czy tam minutę 40,
Kubiszyn będzie uciekał na nogach i dzięki temu może tą rundę właśnie wygra, także na dwaj babka wróżyła, jak to się mówi. Z drugiej strony też jakby Mateusz, on jest przyzwyczajony do tych dystansów 3-minutowego, tak się bił w kickboxingu, tak się bił w boksie, także myślę, że to jest po prostu coś nowego, nowe doświadczenie i Damian widzi plusy w tym dystansie 3-minutowym i Kubiszyn widzi plusy, także sam jestem ciekawy, jak to wyjdzie. To jest dystans i timing, szczególnie w tym kopnięciu, czyli nie chodzi o to, żebyśmy teraz robili super... Wszystkie techniki są na Kubiszyna. Nie, to mnie w tym momencie interesuje. Ważne jest to, czy odejdzie się na dobry dystans i czy będziecie mieli dobry timing. O, właśnie jesteśmy po treningu, dzisiaj taki bardziej techniczny. Końcóweczkę, wiadomo, zadanióweczki, żeby też tam podkręcić. No co, pojedziemy teraz zjeść obiad, pogadać chwilę, później mamy zadanie. Oczywiście moje domowe jako ojciec, odebrać starszą córkę ze szkoły, zaprowadzić ją na angielski, a przy okazji odbieramy młodszą z przedszkola i zawozimy do domu. I tak wygląda prawie codziennie mój dzień. Fajny trening, inaczej się całkiem robi niż w małych rękawicach. Można sobie więcej pozwolić i więcej pobajerować. Wrocław okazał się za ciasny, wszystko co ma się dziać, to się dzieje w Warszawie. Dlatego postanowiliśmy wrócić, ale już wróciliśmy tutaj na Wilanów, żeby mieć jakby skupisko wszystkiego w jednym miejscu. Sklepy, szkoła, przedszkole, praca, na salę też nie mam daleko. Tym bardziej, że na WC już nie trenuję, więc tam na Bielany na koniec nie muszę jeździć. Chyba na stałe. Wynajęliśmy mieszkanie we Wrocławiu, także pogodziliśmy się z tym wszystkim. Wcześniej nie wynajmowaliśmy, bo to takie, wiesz, to pierwsze mieszkanie robione pod nas. Ktoś nam wejdzie, zniszczy, to lipa. No ale wiesz, są takie czasy, jakie są. Trzeba było chatę wynająć, żeby się tutaj trochę zazębiło za wynajem. Kto wie, ile kosztuje wynajem 80-metrowego mieszkania w Warszawie, ten wie, ile to kosztuje. A kosztuje. O, kosztuje za te pieniądze, byśmy wynajęli 3 lata temu dwa takie mieszkanie. Jest okej, okay, żona zadowolona, dzieciaki szczęśliwe. Już moja najmłodsza córa poszła do tego, do przedszkola. Teraz tutaj pierwszej tej grupy i jest tragedia. Przeżywa to, a młoda też bała się tutaj do drugiej klasy, bo pierwszą całą przechodziła właśnie we Wrocławiu, u nas. Poznała sobie koleżanki, nauczycielki, wszystko. No a tutaj na nowe rejony. Wiesz, jak jest, jak wjeżdża ktoś nowy, nie? Zaraz pytania, sprawdzania. Chociaż ona jest dziewczynką, to może inaczej. My to chłopaki to od razu, wiesz, szpila w plecy i ogień. Trzeba było pokazać charakter, albo się skulić. Oczywiście to pierwsze zawsze było moim mottem przewodnim. Żeby grupą kierować w szkole. Dzień dobry, druga C, Maja Janikowska. No i tak wygląda właśnie, wiesz, to trenowanie, ojcostwo, robota, szkoła. Człowiek by poszedł na drzemkę, a tu trzeba dzieci iść. Przyjdzie z dziećmi do domu, chce się na drzemkę, trzeba lekcje odrabiać. Nie ma. Wiesz co, moje córy tak z jednej strony trochę rozumieją, co robię, że chodzę na treningi, to jest moja praca, a z drugiej strony chyba sobie nie zdają sprawy, że jest to takie, wiesz, że boli, że trochę ryzykowne. O, tato, czemu masz limo, czemu podrapany jesteś i tak jakby nie zdając tego sprawy. Ta młodsza trenowała 2 lata judo. Ale teraz trochę na to jakby czasu nie ma. W szkole jest fajnie, bo tutaj dodatkowe zajęcia, dużo basenu, język angielski. Ta młoda 3-letnia też już chodzi, bo w ogóle zaczęła łapać od tej starszej. I polewka, nie? Kiedyś, słuchajcie, jest taka historia, że jedziemy w windzie i żeby młoda się nie kapnęła, to mówimy do Mai, że Maja, że idziemy, później jak tam będziesz grzeczna na ice cream, nie? A ta młoda, mama, tam tato, ja też chcę iść na lody, nie? Także ty, no słuchajcie, a ona wtedy miała może 2 lata z groszem i już kumała, nie? Bo teraz dopiero 3 lata skończyła. Mają siłę, są zdrowe, na salę ze mną jeżdżą, no to tak trochę się boją, trochę coś odgapiają, trochę ćwiczą, ale może kiedyś na sport złapią bakcyla i będą oglądać walki. A są młode, więc oglądają wszystkie organizacje. Co tam? Aż plecak. A co, czemuś nie przebrany jesteś? No i dzieciak sobie się wycwaniła, tata weźmie plecak i... Nie ma. Ale to fakt, kurwa, plecaki 100 kilo. Znasz Lexi czy nie? Nie. Nie znasz Lexi? A Timix? Ja włączam się na YouTube, bo oglądam shorty i włączam sobie One, Two, Three, Go, TikTok. A kto ci najbardziej w internecie odpowiada? Tata, no jeszcze... mam, ale nie mogę tego powiedzieć. Czekaj, bo ja myślałem, że ja im izoluję trochę od internetu. Dawaj, mów, śmiało. No mów, co lubisz oglądać na internecie. Albo czy masz jakiegoś, na przykład, nie wiem, kogoś, kogo lubisz oglądać, jakąś osobę. A, czyli ty dziewczynka jeszcze jesteś, czyli on idzie i nie ogląda jeszcze takich rzeczy. Tatę będziesz oglądać. Nie. Jak nie? Tatę na Hajlidze będziesz oglądać. Teraz wpisałam. I co jak było? Płaczesz. Ja jak płaczę? No, no to... jak spełnię swoje marzenia. Coś cudownego, no. Tyle lat na takie rzeczy pracuję. A, to po medalu olimpijskim, jak odbierałem. W planach ciebie jeszcze nie było. No, dopiero później. Myślałem, że się zaskoczę sam.
Ale jednak nie, jednak, bo mnie nie ten. Nie oglądam jeszcze tego dziewczyny, co ma czarne włosy. Na TikToku. Dziewczyna? No, to nie jest polski TikTok. To nie są z polskich osoby. To jest po angielsku. Czyli ty lubisz po prostu takie śmieszne głupoty oglądać. A powiedz do kamery szczerze, jestem surowym tatą, czy nie? Troszkę. Jak jest kara, to jest kara, nie? Jak tylko oleś sztuczne albo coś, od razu kara. To jest bardziej surowy, mama czy tata? Mama. Mama to jest surowizna, mama. Co? Dobre. Ale mama więcej z wami przybywa, więc mama musi być stanowcza, a tata to jest taki, że zaraz złamiecie tatę i na pączki za go zaprowadzicie. W soboty ze mną na salę jeżdżą. Czasami jak tam, wiesz, muszę i albo Karolina gdzieś coś nie ogarnie, a jest tak, że mogę zabrać, to jeżdżą za mną, czy dam na no, małą salę na Gutka, nie? Rozgrzewają się, ale jak już robimy trening, to raczej się bawią i nie zwracają na to uwagi. Ja miałem zabrać kiedyś na jiu-jitsu. Ja widzę, że ona się plącze, że chce się chwytać, łapać w domu coś, wiesz, takie zabawy, szczególnie ze mną lubi. Ale co, na trening byś nie chciała? Założyć kimono i na przykład uczyć się dusić albo dźwignię zakładać na ręce, nogi? A nie chciałabyś zostać youtuberką? Nagrywać filmy? TikTok. Ale co byś robiła na tym TikToku? Mam jeden taki sposób. To dawaj, sprzedaj mi go, bo ja nagrywam TikToki. Jeszcze jak Karolina nie chce im za bardzo w telewizji pokazywać, to tak na żywo to jeszcze nie. Ja zawsze byłem taki, że ja nigdy nie zabierałem swojej rodziny w ogóle, nie lubię, bo ja czuję jakąś presję wtedy. I wiesz, myślę o tym, że siedzą na trybunach, czy mają wszystko co trzeba, czy się stresują, czy denerwują. Stare takie czasy były. Zabrałem kiedyś mamę na zawody zapaśnicze we Wrocławiu i przegrałem tam z jakimś zawodnikiem walkę. I powiedziałem, że to przez moją mamę, nie? Bo wiesz, takie nerwy, takie napięcie, ona chciała mnie pocieszyć. A ja też nie lubię, jak ktoś mnie pociesza, bo ja nie lubię, jak ktoś mnie niańczy. Przyjmuję to na klatę, przegrałem. Sam ze sobą pocierpię, wiesz o co chodzi. Zwaliłem na nią, że przez nią przegrałem. I tak trochę mam zakodowane, że jednak wiesz, jadę do roboty, jadę sam, robię, wiesz, robotę, wracam do domu i jest bajlando w domu, nie? Ciekawe to jest w ogóle, że jest 3 razy 3 minuty, półtorej przerwy. Ostatnie sparingi zrobiłem 3 razy 3, czyli od samego początku piecem. Dobra, zdradzam moją technikę. Będę łapał, rzucał, gniótł. I nie zdąży mi Kubiszyny uciekać po siatce. Dobrze, taka formuła, że można 100% taką jazdę zrobić na walce, że kibice będą zszokowani, że człowiek potrafi iść jak maszyna przez 3 minuty, bić, łapać, rzucać. Później pewnie poddać. Jak dobrze pójdzie. Na pewno to jest na moją korzyść, bo z tego co pamiętam, to w drugiej rundzie Kubiszyn już z Denisem tych sił trochę nie mieli, poprzewracali się w pierwszej rundzie. Też na to liczę, że nie jest w przeciągu 5 czy 6 miesięcy poprawić tak swoje zapasy i obronę tutaj zapaśniczą, żeby być bardzo dobry w tym. 3x3, pełen ogień. Ja mu nic nie obiecałem. Słuchajcie, to jest zagrywka sportowa. I teraz trzeba będzie to rozkminić i na walce. To dobrze, że mu wbiłem w głowę, że będziemy się bić minutę w stójce, bo on mówi dżentelmeńska umowa, a ja nic tam nie powiedziałem, rękę podałem. Jakby tak. Z jednej strony chciałbym się z nim zmierzyć na te pięści, z nim się pobić, bo rzeczywiście chciałbym sprawdzić, czy jest twardy, czy ma bardzo mocne uderzenie. Z drugiej strony to chciałbym ja go uwalić i pokazać, że tu ja jestem mistrzem walk na małe rękawiczki. Typowa zagrywka, żeby wbił sobie to do głowy, a ja wtedy będę miał czas i możliwości, żeby zanurkować po nogi, obalić, rzucić, zniszczyć, zdeklasować i wybić mu MMA z głowy. Widzę, że trenuje w Ankosie, w klubie typowo zapaśniczym, no ale mówię, nie jest w stanie na pewno tego tak dobrze, szybko wypracować. Doświadczenie 12 moich zawodowych walk, 3x5 minut, na pewno jest po mojej dużej stronie. To, że byłem zapaśnikiem, dużo lepiej się czuję właśnie w tych klamrach, wszystkich różnych wiązankach. Przemawia wszystko na moją korzyść. Bijemy się w limicie do 90 kg. Ja normalnie na co dzień ważę 93, 4, 92. To zależy, jaki duży obiad zjem, ile frytek napycham w siebie. Ale 90 to jest tak pomiędzy. Ja na przykład, wiesz, jakby schodząc do swojej wagi, w której naturalnie się bije 80 czy tam 4-400, no to jednak do 90 schodzę z diety, no i później ścinam z wody, więc trochę się męczę. Czyli tutaj powinna zostać siła, szybkość, dynamika, bez utraty zdrowia, bez utraty wody i ścinania tej wagi. A na pewno na jego plus będzie to, że będzie mógł sobie wrócić i odbić pod te 96 czy 7, bo gdzieś słyszałem, że w tym momencie Kubiszyn tyle waży. Czyli tam soczek z gumy jagód wchodzi jakiś. Słuchajcie, jakbym nie miał rodziny, nie bym był dobrym narodowym, nie miałbym żony, to bym był lepszy niż Denis. Może tyle wam powiem. Nie, bo to jest charakter, to jest wychowanie z podwórka, Wrocław, Brochów, później Śródmieście.
codziennie tak naprawdę wieczorem z treningu wracałem z kijem w ręku. Ktoś to, nie wiem, w 80-tych latach jak się urodził, to wiedział, jak wygląda życie. Można było dużo kamer, nie było telefonów, nikt nie nagrywał. Każdy dżentelmeńsko sobie podawał po twarzy albo cegówką głowę rzucał. Wiesz, różne rzeczy się działy. Fajnie, bo sport, trafiłem na salę, sport mnie ukształtował, sport mnie wychował. Co prawda wychowywałem się sam, ja to też powtarzam, trochę podwórko, trochę ulica, trochę lepsi koledzy, trochę gorsi, ale ci gorsi na tyle byli świadomi tego, że chcę być sportowcem, że pchali mnie w tą dobrą stronę, a nie zabierali mnie do siebie, także zawsze im dziękowałem za to i szacunek do nich mam, także znam trochę te życie takie uliczne, takie, a mówię, wchodząc na jakąś klasę taką sportową, mam żonę, mam dzieci, mam rodzinę, muszę dawać im dobry przykład, dobrze się wypowiadać, nie przeklinać, być dobrym ojcem i pokazywać się z jak najlepszej strony. No, a tak to pewnie by mi, wiecie, to lejce puściły, śrubka by się odkręciła i jajka by latały. O, gość kurwa zgubił zakupy. Jakie ciekawe, to by się fajnie nagrało. Chciał tylko zacząć pewnie, dodać gazu, kurwa coś, podskoczył i op, i zakupów nie ma. Odchodząc ze sportu olimpijskiego, z jednej strony nie miałem ambicji sportowych na, nie wiem, osiągnięcie typu zdobycia pasa, ale gdzieś to zawsze, gdzieś tam, jak to się mówi, wygrywając walki, zawsze do tego będziesz dążył, tak? Dla mnie głównym celem pójście do sportu zawodowego, do MMA, było walczenie, wygrywanie walk i zarabianie pieniędzy. I nigdy nie myślałem o tym, żeby dojść do jakiegoś mistrzostwa, bo też jakby, wiesz, trenując 17 lat za pasy i pójście od razu na walki bez żadnych jakichś tam walk amatorskich, bez jakichś tam większych przygotowań, od razu, wiesz, duże wyzwania, duże nazwiska, bo byłem nastawiony na konkretne walki i zarabianie pieniędzy. I chyba nie mam jakichś tam marzeń zdobycia pasa. Chyba że w przyszłości, jak będę starym oldboyem, zdobędę pas którejś frykowej federacji, więc wiesz, wszystko jest możliwe. Przyszło coś chyba dla Oli. Elza? A jak? Co mówiłeś, buty Elzy? A jak? Pokaż to. No to na śnieg. Ale fajne chyba, co? No dobra, to już nie rób reklamy. Widzicie, czym człowiek na starość się cieszy? Że przyszły dla córki buty. Na przykład. No, a propos, wiesz, jakby moich przygotowań i tego, jak znoszę przygotowania, czy w domu dzieci nie przeszkadzają. Zawsze byłem poza domem przed jakimiś zawodami. 2-3 tygodnie zawsze byłem na zgrupowaniu, zawsze byłem sam, izolowałem się. I kontakt tylko miałem poprzez, wiadomo, telefon, Skype'a. I myślę, że to było bardzo dobre rozwiązanie. I na przykład teraz, jak się przygotowuję do swoich walk, a zwłaszcza jak ścinam wagę, robię tą wagę, szukam na tydzień, na dwa nawet innego mieszkania, wynajmuję, poświęcam się, żeby się wyprowadzić. Ja potrzebuję zrobić trening, przyjść do domu, odpalić telewizor, odpalić konsolę, spać kiedy chcę, robić co kiedy chcę, nie wiem, napić kiedy chcę, zjeść kiedy chcę. No mam dzieci, tak? To tak nie działa. Idę spać, pośpisz może 5 minut, nagle ci wpada jedna, druga, a tato, bo one tak jeszcze do końca nie rozumieją, nie? Oczywiście Karolina tam mówi, słuchajcie, nie wchodźcie do pokoju, bo obudzicie tatę. No ale jak biegają tutaj po chacie, krzyczą, wariują, no to nie da rady wypocząć. Dlatego potrzebuję wynająć mieszkanie inne, aż do czasu do gali. Stamtąd wyjeżdżam, pakuję się i dopiero przyjeżdżam do domu po gali. Także nie wiem, czy się jeszcze wyprowadzę, jeśli chodzi o tutaj przed galą, przed High League'iem. Pokaż mi, co dzisiaj robię w szkole. A plus to jest w ogóle najlepsza, bo to jest jakby A to jest piątka i piątka z plusem, tak? Boże. Ty niedługo okularów będę potrzebował. Czasownik to część mowy, która odpowiada na pytanie. Tak? Co robi? Co się z nim dzieje? Co robi? Rysuje. Co robi? Maluje. Co robi? Kola. Co to jest? Koloro. Kioliorujie. Koloruje. Rzeczywiście. Tata je pije. Lata! A, to nie jest ty. O, sorry. Lata, je, pije. Co robi? Czyli to jest czasownik, tak? Aha, a to jakiś lekcja, chłopiec gra. A, rzeczownik i to jest czasownik. Aha. Widzisz, że ja sam nie pamiętam, co to są rzeczowniki i czasowniki? Fajnie tak sobie przypomnieć. Dobrze mieć dzieci w szkole. Wysoki chłopiec gra w piłkę. Czyli chłopiec to jest co? Rzeczownik, czasownik. A zadanie domowe z czego miałaś? Polskiego i matki. Patrz. Wskażij mnie. Panie Majesz? Jest. To jest czy da? Da. A koledzy i koleżanki mówią w szkole da czy tak, czy jest, mówią? Tak. Tak?
Już po polsku mówią, a dobrze mówią po polsku? O, tak średnio, czasami mi się wymsknie. Zobaczę sobie. A ty wsio poniesz, tam poniemajesz, wsio ponial? Хорошо. Popatrz na obrazki i rozwiń kolejne zdania. Czerwone auto stoi na parkingu. A, to widzisz. Dobrze zrobiłaś. Z polskiego, tak? Tak, to jest. A to co to jest? Matma? Zdałaś egzamin. Co i to wszystko? Co tak mało? Ty to wy na takich liczbach już jesteście? Wysoko? Tak. To wy do setki już umiecie liczyć? Tak. No dobra. To ile to jest 75 minus 8? Ósemka to jest 5 i 3, nie? Mhm. I teraz popatrz, 75 minus 5, żeby to zaokrąglić do pełnej, bo to liczymy w pamięci. Jak odejmiemy 75 minus 5, to nam zostaje jeszcze 3, nie? Czyli jest 70. 70 minus 3, od 10 3 odejmiemy, jest 7, nie? I to jest 67. Wrocław, Brochów, Damiano, 89 rok, urodził się, jest happy, wszystko fajnie. Mam też rok starszego brata, gdzie oczywiście, jak to dwóch braci, cały czas rywalizacja. Podwórko, bijatyki, życie na podwórku, na trzepaku. Przede wszystkim wiecie, co to jest trzepak? Pewnie nie, a ja dobrze umiałem z niego korzystać i się na tym trzepaku bawić. Słuchajcie, zacząłem trenować zapasy, jak miałem 9 lat, czwarta klasa, 9-10 lat, czwarta klasa podstawowa. Wcześniej mieszkałem 3 lata u taty, moi rodzice się rozwiedli, jak miałem 6 lat, więc trafiłem, żeby moja mama sama nie została z moim bratem i z moją siostrą. No to podzielili się trochę rolą, a że ja byłem największym urwisem, najwięcej trzeba było mnie okiełznać, to trafiłem pod ręce taty. No ale że po tych 3 latach po prostu nie układało się zbyt fajnie u taty. Nie było łatwe życie, było ciężkie życie, było biedne trochę życie, bo tato więcej nie pracował niż pracował i zdobywał, jak to się mówi, pokarm swój sposób, więc to nie było takie fajne wspomnienia. Mocno wywalczyłem, żeby do 4 klasy w wieku 10-9 lat trafić do Wrocławia. Chciałem oczywiście do mamy, ale tak się potoczyło, że jak już wróciłem, to poszedłem do babci. A że babcia w Śródmieście, jak ktoś zna jedności Oleśnicka, Poniatowskiego, to są 3 najlepsze we Wrocławiu ulice, więc też od najmłodszych lat poznawałem wszystkie zakątki i doświadczałem tego życia, wychowując się trochę na ulicy. Wiadomo, babcia to nie wykorzystywała. Mówię, całe szczęście, że w 4 klasie robili nabory. Mój kuzyn trafił, Mariusz Bielecki, też były zawodnik, obecnie też żołnierz. Trafił na salę zapaśniczą, gdzie pierwszym trenerem był Leszek Kurzałowicz, on mnie tam zaprowadził. Bardzo szybko mi się to spodobało. Rok czasu trenowałem, już mega się rozwijałem, zdobyłem wicemistrzostwo Polski młodzików po roku czasu i dalej to szło i wierzyłem w to, że mogę się rozwijać, być lepszy od wszystkich innych. Po treningu ciężko zostawałem, dorabiałem, wszyscy szli do domu. No i tak, wiesz, szkoła podstawowa, gimnazjum, zaczęło się to życie młodzieńcze, nie było tyle internetu, co teraz jest, więc nie mogliście zobaczyć storasik ani zdjęć z tamtych lat, ale uwierzcie mi, super, super życie. Pierwsze kredyty, które babcia brała na mnie, na siebie, namawiałem ją, żeby kupić auto za 600 zł, żeby kupić malucha, Volkswagena. I słuchajcie, w gimnazjum już jeździłem autami, co miesiąc je wymieniałem, to już myśleli, że jestem dealerem. To a tak pokrótce. Fajne życie, zawsze rzeczywiście trening na pierwszym miejscu, czyli gdzieś tam trochę szkoły, w szkole byłem jak duch, ale to nie chciałbym wam przekazać, że nie trzeba się uczyć, trzeba się uczyć i oczywiście trenować, ale ja bardziej stawiałem na treningi, na sport, więc jak już zacząłem wyjeżdżać na zgrupowania, to w tej szkole pojawiałem się jak duch. Nie każdy nauczyciel był przychylny. Życie fajne, kolorowe, bramkowe. 4 lata pracowałem ciągiem, jak to się mówi, na bramce. Pomimo mojego młodego wieku, już właśnie od 2 albo 3 klasy gimnazjum mieszkałem, można powiedzieć, sam. Wynajmowałem mieszkanie, znaczy mieszkanie, pokój u kolegi, o który oczywiście za który płaciłem. Mówię, historii tu jest na kilka godzin. U żurnalisty możecie sobie podcast posłuchać, bo tam mieliśmy dużo więcej czasu, żeby pogadać. Mówię, świat kolorowy i zawsze było w prawo albo w lewo, albo sport, albo ulica. Sport, ulica. I to było krótkie, bo byłem w różnych miejscach, byłem w różnych sytuacjach, gdzie fartem udało mi się jakby z tego wyjść cało zdrowo i mówię, sport zrobił ze mnie kogoś, zrobił ze mnie sportowca, zrobił ze mnie człowieka w tym momencie.
dobrego ojca, dobry przykład, dobrego sportowca z wynikami sportowymi, a gdyby nie to, pewnie albo bym żył na Bahamach i rozrzucał pieniądze, albo siedziałbym w więzieniu. Bo to różnie w tym życiu bywa. Nawet daleko nie szukając, mój brat miał dryg do sportu i nie poszedł tak w tą stronę sportową, poszedł w stronę bardziej właśnie uliczną, co by dobrze zrobić, a szybko zarobić, a się nie narobić. Nie, i często wysyłam mu tam paczki na wakacje, ale też już siada powoli na pupie i jest okej. Okay. Przechodząc do meritum, tu jest medal z Igrzysk Olimpijskich z Korei z 2015 roku. Jestem 4-krotnym wicemistrzem świata i wicemistrzem olimpijskim wojskowych, mistrzem świata i Igrzysk Olimpijskich. Zarąbisty medal, ale co wam powiem ciekawostkę, bo jakby one nie są liczone do rankingu, te zawody. Żołnierzami czy w służbach mundurowych na całym świecie są wszyscy najlepsi sportowcy, którzy zdobywają na regularnych Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy medale. Także moim zdaniem powinny być tak samo bardzo, bardzo cenne, jak jest medal z Igrzysk Olimpijskich. Tu mamy medal z Igrzysk Olimpijskich z Londynu z 2012 roku. To jest taki mój najcenniejszy dorobek, bo z 240 zawodników, którzy mogli zdobyć medal olimpijski, wróciło tylko 10 do Polski. Ja akurat znalazłem się w tej dziesiątce, także to taki, wiesz, szczyt, ukoronowanie sportowca, zdobywając taki medal, szansa na rozwój. Myślę, że dzięki temu medalowi macie tutaj możliwość mnie oglądać i słuchać. I to, że wystąpię właśnie na High League. I będę bił, i będę rzucał, i będę miażdżył. Nie? Czy nie? No widzicie, nawet dziecko wie. A dumna jesteś, czy nie? Mów. Ona jeszcze chyba nie zdaje sobie tak za bardzo sprawa, bo nie rozumie, że tatuś jest dobrym sportowcem. Był, jest. Nie? Tylko czasami się zadaje pytania. Tato, a dlaczego on ci macha cześć? Tato, a dlaczego on chce z tą zdjęcie? Tato, a dlaczego chce autograf? No ja mówię, że tam w telewizji czasami mnie widać. Chodź, Olcia. Nie wiem, pan nagrywa, bo mi do pracy nagrywa, wiesz? Możesz pomachaj do kamery. Pomachaj. No, to moi koledzy są. A jaki ty chcesz telefon? Ty chcesz telefon? Powiedz, że chcesz High League oglądać. Tak? Czy Hajnastię? A co tam z tym telefonem? Opowiadaj. Jaki ty chcesz telefon? Różowy telefon. Różowy telefon. I powiedz mi, co na tym telefonie będziesz robić? Bawić się? A to jest taki prawdziwy czy sztuczny? Prawdziwy. I widzicie? To jest dziewczyna urodzona w 2019 roku. Czyli można powiedzieć, że z telefonem się już urodziła. Jak było w przedszkolu dzisiaj? Dobrze. A powiedz, a płakałaś dzisiaj trochę? Płakałaś? A, czyli codziennie. Jest. No dobrze. A powiedz mi, a byłaś u mamy w grupie czy u siebie? A, bo mama dzisiaj była na później w pracy, bo dzisiaj co, do lekarza szła? Tak, bolało ucho. A, bolało ucho, no dobrze. To ja wam powiem po cichu, tak to do mikrofonu. Bo Karolina miała cię na 12 do pracy i zawsze musi wymyślić, że do lekarza idzie. A płakałaś, jak mama poszła do lekarza? Czy nie? Czy byłaś grzeczna u pani, u siebie? A, no to super. I dopiero później płakałaś, jak mama była? No dobra, ale już jest okej. To co, jedziemy do domku. Tak wygląda mniej więcej standardowo mój dzień. Bycie sportowcem i ojcem. Trochę obowiązków, ale co jest najważniejsze? Trening, a później walka. A później co? Rzucanie, łapanie, gniecenie. I tak właśnie będzie to wyglądało 10 grudnia. Także dziękuję, trzymajcie za mnie kciuki i widzimy się niedługo.